No i witam Was bardzo serdecznie tutaj tym razem w Nowej Zelandii. Awaroa Park, nowe DLC. Bardzo jestem ciekaw w ogóle tego rezerwatu tutaj. Widzę, że to można dość ciekawe jelenie szlachetne upolować. No dobra, sprawdźmy tutaj od razu na początku, czy będziemy w stanie coś tutaj zobaczyć. Jeszcze tutaj ta przewodniczka nam cały czas coś mówi. I hope he didn't talk your ear off. Okay. I've had to rely on him a lot lately since my leg started acting up again. I was planning to head out and meet you. Zostawiła gdzieś nas tutaj. Słuchajcie, na środku ulicy. Sprawdźmy sobie, jak wygląda mapa. O kurczę. Spory teren, widać jakiś mocno górzysty. Jest jeszcze jakaś rzeka. No dobra, sprawdźmy sobie tutaj nasz pierwszy punkt. Podejdziemy, zaznaczymy na mapie i będziemy mogli się rozejrzeć troszeczkę po terenie. Tutaj mamy 500 metrów, no to ruszamy, słuchajcie. No niezły teren, coś czuję, że będzie też ciekawa miejscówka tutaj na polowanie. Wczoraj odpaliłem wieczorem tutaj serwer, chwilę udało się tutaj... Chwilę udało się pograć, tam cztery osoby... Tam nawet chyba 5 w jednym momencie dołączyło do serwera. Dość fajne łosie poleciały. Tak dosyć ciekawie się polowało. Jeżeli ktoś tam był chętny... Kurczę, cały czas ona mnie tutaj denerwuje. Cały czas coś mówi. Nie mogę się skupić, okej. Okay. Jeżeli ktoś tam będzie chciał dołączyć, no to ja tam tak jak wczoraj wstawiłem post. No i odpaliłem tam na 2 godzinki. Także całkiem fajnie. Całkiem fajnie się tam pograło. Okej, mamy, słuchajcie, pierwszą zwierzynę. Są to kozice. Trójeczka, czyli będę musiał strzelić tutaj z tej słabszej amunicji. Wiecie co, ja sobie już podejdę i już spróbujemy ustrzelić tutaj pierwszą zwierzynę. Herbatki się napiję. Będę się chciał tutaj na pewno zaczaić na jakiegoś jelenia, byka. Mamy tam raz, dwa, trzy kozice. Trzy kozice. Widzę, że tutaj jest ogólnie właśnie, jeszcze sobie sprawdzę, sporo takich jeziorek małych, jakieś rozlewiska tutaj o... No, powiem Wam szczerze, przy tych jeziorkach na pewno się będzie gromadziła zwierzyna. Tutaj jest, oj kurczę, miejsce oczywiście wodopoju, więc na pewno tej zwierzyny tutaj będziemy widzieli sporo. Podejrzewam, że najwięcej na tej mapie tutaj będziemy obserwowali tych kozic właśnie. Tutaj mamy samca i samicę, nie. Co to są same samce? Czyli najwięcej oczywiście będziemy chodzić tutaj właśnie przy tych wodach. Oglądałem ostatnio gdzieś tam jakiś filmik, ale to był zagraniczny, gdzie gość strzelał na tej mapie legendarnego byka. O, tam mamy chyba schronisko. Si. No i pięknie, będziemy mieli pierwsze schronisko, więc będziemy mogli tutaj już fajnie sobie wybrać ekwipunek. Sprawdźmy sobie, gdzie one stały. O kurczę, daleko jeszcze są. To spory kawałek jeszcze jest, powiem Wam szczerze. Sobie zerknę jeszcze na tą stronę, co tam jest. No i co do tego filmiku, to polowanie trwało, nie wiem, no chyba z 20 minut, jak on go zauważył, zanim go ustrzelił, obserwował, przyciągał się, no naprawdę nieźle, nie chciał tam no spudłować, żeby spoczyć, bo to pewnie trafiła się raz na, no, mega rzadko taki osobnik, naprawdę był, powiem szczerze, spory, jak to widziałem. Dobra, tutaj mamy te kozice. Tutaj tą czwóreczkę podejrzewam będziemy próbowali. Sprawdźmy, jak tutaj... Oj kurczę, no dobra, próbujemy. Cisza. Ale kurczę, fajnie tutaj ptaki się odzywają.
Pobiegnę zobaczyć. Nie wiem, czy. No, wydaje mi się, że trafienie było. Sprawdzimy. Ta 240. O co tam coś tam stoi? Czy mi się wydaje? O kurczę, nie to. Nie, to jakieś drzewo, słuchajcie, jest takie. Jakaś mała wysepka. Dobra, podbiegniemy zobaczyć na miejsce strzału. Myślę, że została trafiona. Zobaczymy, czy zostawiła po sobie jakiś ślad. No, trochę to. O nie, coś tam jeszcze stoi. Słuchajcie, coś tutaj wyszło. Nie wiem, czy to jest. Nie, to jest chyba jakaś samica. Tam u góry jeszcze idzie jedna. Wiecie co? Przeczekam może i jeszcze zlustruję. Nie wiem, czy to jest ta. Tam jest jakaś kolejna, ale są, jak widzicie, dwie sztuki. I ta tutaj z powrotem wróciła. My strzelaliśmy w sumie do trójki, więc całkiem możliwe, że to jest ta. Coś mi się tak wydaje, że to może być. Oj, nie jest tej. Raczej na pewno był dobry strzał. Mamy miejsce wodopoju. Ale podoba mi się, że jest taki duży zasięg widzenia tutaj. Już mi się to podoba. Tak jak na tym Yukonie na przykład, no bo jak widzieliście, ciężko jest cokolwiek patrzeć, no bo nie ma tam aż takich rozległych terenów. W sensie, że jest duży zasięg widzenia. Tutaj tak jest zupełnie jak na razie inaczej. Chyba nie, chyba jednak nie dostała. Dobra, ale sprawdźmy jeszcze tamtą, którą strzelałem na początku. No, tutaj jest. Tutaj będzie raczej dobry strzał. Dobra, ale czemu nie mogę? Bardzo świeży. Czyli gdzieś ta kozica nam tutaj się położyła na pewno. Jeszcze raz sobie sprawdzę to. Co, nie chce mi się coś tu pokazać? Pobiegła gdzieś tu chyba do góry, nie? O, nie wiem, czy to nie będzie tutaj. Raczej tak. No dobra, podejdziemy zobaczyć. Tak, to będzie chyba ta, mi się wydaje. Także pewnie się tutaj gdzieś położyło. O, chyba. A nie, już myślałem, że tu leży. Budzik zadzwonił. Okej. Okay. No i mamy, słuchajcie, pierwszą zwierzynę upolowaną na nowym rezerwacie. Potwierdzimy tą zdobycz. No i wszystkie kryteria spełnione. Zobaczcie, ciało, wątroba, bardzo dobry strzał. Tak, zatwierdzamy. Kaska wpadła, doświadczenie wpadło. No i lecimy dalej. Ale słuchajcie, tutaj jest. To jest ta druga trafiona. Patrzcie, będę. Podejrzewam, że tutaj dwie dostaniemy wtedy, czyli, no proszę bardzo, kolejna. Czyli jednak to były inne. Kolejna kozica. Bach. Wszystkie kryteria spełnione i ciało wątroba. Pięknie, pięknie, pięknie. Powiem wam szczerze, całkiem spoko, jak na pierwszy raz tutaj. Pierwsze polowanie, dwie kozice padły. O, ale tu jest mega teren. Ale mgiełka się zrobiła, pięknie. No, bajer. Dobra, my lecimy sobie. Aha, tu gdzieś to było to schronisko, chyba niżej. A bo w sumie wejdę sobie najpierw na tą wieżę. I wtedy się podkrywa mi dokładnie. Tutaj będę widział, gdzie jest. No, ale fajnie, kurczę. Myślałem, że to jest w sumie ta jedna kozica. Fajnie, że się udało znaleźć te dwie.
Także już zdobyliśmy pierwsze doświadczenie tutaj na tej mapie. No i pięknie, pięknie. Kurczę, klimacik tu jest, o kurczę, no nieźle, naprawdę jest nieźle. Jakiś byczek jakby mi tutaj przeszedł, to mogłoby być naprawdę ciekawe. Tak, jakieś takie inne wieże tutaj są. O, nieźle. No i z góry sprawdzimy tutaj, co nam się podkrywa. O, jaki fotelik, zobaczcie, nieźle. A, tu można na zewnątrz jeszcze wyjść. O kurczę, tutaj jakaś droga idzie większa. Skurny bajer. Podoba mi się, już mi się podoba ta mapa. Ok, punkt obserwacyjny pierwszy odblokowany. Zaraz zobaczymy na mapie tutaj, co się podkrywało. Pierwsze co, pójdziemy znaleźć tutaj... o, tak jak widzicie tutaj... to schronisko, z której strony to było? Tam. Zerknij sobie, czy jeszcze coś tutaj... czy czasem coś tutaj nie chodzi. No dobra, lecimy. Kurczę, gdzie te drzwi były. Lecimy odblokować tutaj pierwsze schronisko. Taka pierwsza... pierwszy odcinek tutaj jest taki bardziej rozejrzenie się po okolicy. No udało się strzelić dwie kozice, które się pojawiły nam tutaj na początku, więc i tak jest super. Polecimy tutaj odblokować jeszcze schronisko. Jeszcze chciałem coś zobaczyć. Ok, tu jest jezioro Wakaiti. Kurczę, dosyć daleko do kolejnych punktów będzie, powiem wam. Tutaj ten, no... deszczyk zaczął padać. 2 kilometry aż, masakra. No i mamy pierwsze schronisko. Podejdę jeszcze sobie zobaczyć tam przy tym jeziorze, czy coś się pojawiło po tej stronie prawej w sumie. Tak jak teraz patrzę tutaj. A chyba do tych dalszych punktów raczej chyba odpalę tutaj kłada i polecę sobie odblokować 2-3 punkty, odblokować 2-3 schroniska, żeby się ewentualnie szybko przemieszczać. O, jaki piękny, zobaczcie. Zrzucik, cyk. Dobra, odblokujmy najpierw tutaj flagę, bach. Taka kanciapa, fajnie. Punkty doświadczenia. A zobaczmy, którą mamy w ogóle godzinę. 8:29. No dobra. Tutaj mamy szafkę. Ja sobie wezmę kładzika. Kładzika, no i polecę. Polecę, słuchajcie, zobaczyć, tak myślę, że ten punkt tutaj taki będzie dość ciekawy, chociaż tutaj też by było całkiem nieźle. Na pewno mogą być widoczki, no niezłe. Ja sobie polecę zobaczyć... oj. Więc jak tu będę jechał, pewnie wszystko zostanie spłoszone, co jest w koło. No ale jak wiadomo, tutaj oczywiście o wiele szybciej to będzie, niż jakbyśmy mieli tutaj na pieszo ścigać. O kurde. O, autostrada, masakra. Sprawdźmy, jak tutaj dojechać. Czyli muszę się kierować tutaj na lewo. Ale ogólnie jakbym tak jechał i by jakiś tutaj byczek wyskoczył, no to czemu by nie szybko wyciągnąć broń i spróbować strzelić. Oczywiście będę się rozglądał, jak to tutaj będzie, no to... O,
ale kurde, jaki klimat. No wygląda to naprawdę dobrze, powiem. No i tu zaraz powinniśmy gdzieś mieć zjazd w prawo, bo tutaj taka boczna uliczka. Mgła widać jak tutaj? Nie wiem, czy ona tutaj będzie cały czas, czy tylko tak z rana tutaj. A coś tutaj myślałem, coś przebiegło. Ogólnie jestem ciekaw, jakbyśmy jechali takim kładem, przykładowo za taką zwierzyną tutaj. Jak daleko bylibyśmy, jak daleko ona potrafi uciekać. Czy nie wiem, gdzieś tam na drugi koniec mapy, czy po prostu w jakimś czasie stanie, nie wiem, czy ktoś próbował. O kurde, tutaj też widzę takie jakieś jeziorko kolejne. Półtora kilometra, półtora mówię, co mówię, kilometr niecały, kilometr tam z groszem. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. Polecimy zobaczyć jeszcze na ten półwysep, zobaczymy. Czekajcie, tutaj, co tam jest? Jest schronisko, dobra, petarda. Jadę sobie od razu tutaj odblokować. Cyk, kolejne. Kolejne punkty doświadczenia. Chyba zaraz skoczy kolejny poziom, właśnie muszę zobaczyć. Gdzie to tutaj było? Ale punkty cyk mam jakieś właśnie. Czyli co tutaj mogę kolejne? Prawa skuteczność. O, to sobie wezmę. No i dobra, lecimy. Lecimy dalej, mamy jeszcze tam kawałeczek do przejechania. Ale bardzo dobrze, że udało się odblokować tutaj schronisko. Blisko tutaj będziemy mieli, co, w sumie tutaj ten brzeg. Zobaczymy jak wygląda jeszcze tamta miejscówka na tym takim półwyspie. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. O, zobaczcie tutaj, jakaś szmara musiała przebiegać na sotropu. Jest, coś tam wyskoczyło. Dobra, co tu mamy, zobaczmy szybko. O kurde. Nie wiem, czy to nie był jakiś byk. No, strzelanie takie trochę do nierozpoznanego celu, ale oczywiście to jest tylko tutaj wirtualne polowanie, więc wszystko tutaj może się zdarzyć. Nie wiem, czy to nie był jakiś, słuchajcie, byczek. Coś to tam zdziczała świnia? Nie, to na pewno nie było to. To gdzieś tutaj poszło. Daniel. Ale nie wiem, czy to go trafiłem. No nie, nie widać tutaj żadnego. Raczej nie dostał. Ale tutaj ta mgła tak kurczy, że naprawdę nie było nic widać. No sami widzieliście, że no tak dosyć mocno oślepiło. Troszkę tak strzeliłem na oślep. Też tutaj ta droga powinna zaraz iść w stronę tego półwyspu już, no. Czy może na nią trafię? O, chyba tutaj. Taka
taka jedna sztuka tego Daniela. To jest samiec. Na pewno to był sporożem. Ale widzimy ten punkcik jeszcze tutaj. A ja sobie tutaj poza odcinkiem jeszcze poodblokowuję kilka punktów, żebyśmy mogli już tak na spokojnie się przemieszczać i wybrać jakieś ciekawe miejsca na polowanie. 400 metrów, raz, dwa. O, ale tu będzie widoczek, już widzę. O, patrzcie. Coś tutaj nam wyleciało. Podejrzewam, że ono tam daleko nie będzie miało gdzie uciec. Ja pierdziele. Kurde, chłopie. Gdzie on jest? Co się dzieje w ogóle? Zobaczcie to. Masakra, nie? Gdzie jest ten byk? Dobra. To jest ta dziczała świnia. Tam jest Daniel. Ależ ten strzał był słaby. Kurde. Ale akcja na sam koniec, nie? Gdzieś ten byk tutaj, nie wiem czy... Nie wiem na co dostał ten... Kurczę, muszę iść zobaczyć na co dostał ten jeleń, bo ja pierdzielę. Ale wydaje mi się, że to mógł być strzał taki, który go położy. Gdzie to tu było? Nie. Nie trafiono w żaden organ. Ja pierdzielę, widzicie co tu się działo w ogóle? Ile tego tutaj było? Idę zobaczyć jeszcze chyba, tu była ta zdziczała świnia. Ale akcja, nie? Ten jeleń prosto na mnie wbiegł. Jeszcze kurczę, nie miałem... O, tutaj coś jest, jakieś lepsze trafienie. Trafiono w organ. Zdziczała świnia. To ta świnia chyba została położona, mi się wydaje. Teraz zobaczymy. Ale tego tu było, ja pierniczę. Aż za dużo, nie wiadomo w co strzelać. I co, tu się urywa? Nie. Gdzie ono? Chyba tutaj? Jest, dobra. Czyli mamy chociaż tą świnię. Nieźle, nie? Ale dobre trafienie, słuchajcie. Brak trafienia w organ. O, ale jest chociaż coś. Ale kurczę, no ten byk tutaj mnie zadziwił, nie? Biegł prosto na nas, nie? Tutaj jest też to chyba od tego byka, mi się wydaje. Czy jeszcze coś trafione, bo... Daniel? Jest jeszcze jest tam, zobaczcie. Kurde, tu jest tej zwierzyny naprawdę masa, nie? Tam mam jeszcze te świnie, słuchajcie, dwie. Nie wiem, czy je strzelać, czy... W sumie, jak mnie dobrze trafił, położył na miejscu, nie byłoby tak źle. O, tu jest ta jeszcze. Nie, no między oczy ci nie będę strzelał. Pięknie, padła. Padła w ogniu. Właśnie o taki strzał mi chodziło. No i proszę bardzo, jeszcze na same zakończenie tutaj dwie zdziczałe świnie. Nieźle. Ale...
ale tamten jak biegł w nas, to powiem wam, było ciekawie. Ciekawie się zrobiło. Piękny strzał. Cyk. Zobaczcie. No i kaska jeszcze wpadła na sam koniec. A tam, patrzcie, jeszcze ona tam biegnie. No. Podejrzewam, że tych świń tutaj też będzie masa, tak samo jak tych kozic. Ale i tak, jestem normalnie zdziwiony, że tyle zwierzyny tutaj. Dobra, biegnę z powrotem na ten punkt, odblokujemy i zobaczymy oczywiście ten widoczek jeszcze tutaj. Ale widzę, że będzie ciekawe. Widzę, że będzie ciekawe tutaj. Co tam ten kład stoi, czy... Oj, trochę słabo, że tak strzeliłem tego wyka tam. No. Nie spodziewałem się, że on tam tak wyjdzie, wybiegnie, prosto na mnie poleci. Nieprzygotowany byłem po prostu na ten strzał. Ale kurczę, podejrzewam, że jak... No, tylko, że tu już postrzelane jest, no, no właśnie, ten teren już jest dość mocno skażony. Ale pewnie... Pewnie ta zwierzyna się tutaj będzie za jakiś czas pojawiała i tutaj powiem wam szczerze, że jest... Fajnie nawet jest pod jakaś tutaj kładem, drogą po prostu sobie przelecieć, gdzieś tu stanąć na środku i ta zwierzyna, no wiadomo, w tamtą stronę nie ucieknie nam, więc ona się będzie cofała. No całkiem fajna możliwość tutaj jest postrzelania. Takiego mocniejszego. No trochę tak... nie jak w realu, ale... Ale tak jak mówię, tutaj oczywiście to jest tylko... wirtualne polowanie, więc możemy robić tutaj co chcemy. Myślałem, że to jeszcze jakieś tkwienie było. O, ale widok będzie. O kurde. Fajne te wieżyczki są tutaj zrobione. Spoko, co wygląda. O kurde, pięknie. O. Szacunek tutaj. Tam jaka fajna wysepka. Ciekawe, czy tam można się jakoś dostać. Czy tam w ogóle jakaś zwierzyna jest. Jak tam by w ogóle, to już w ogóle jest. Ja pierniczę. Jak tam jakaś zwierzyna by mogła być, to... Nie, raczej tam się nie idzie. Chociaż? Kurczę, ciekawe. Podejrzewam, że tam jest jakieś przejście. Widać, że tam jest jakieś wypłycenie. Ale czy tam coś przebywa? Nie. Ale widok niezły jest. No tutaj, kurczę, widzimy... No mega dużo. Fajnie to wygląda, naprawdę, powiem wam, super. No dobra, słuchajcie, ja tutaj się jeszcze troszeczkę rozejrzę po okolicy. Spróbuję odblokować kilka punktów. No i podejrzewam, że będziemy tutaj kolejne z 2-3 odcinki właśnie z tej mapy nagrywać. No bo jak widzicie, nie, widzicie, całkiem ciekawie tutaj się dzieje. Okej, okay, ja sobie polecę jeszcze zobaczyć tutaj te miejscówki kolejne, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!